koniec tego spotkania, 25-16 w drugiej partii. Na pewno jesteśmy zadowoleni, że zostajemy dalej w grze. Cieszymy się, że wygraliśmy. Nie patrzyliśmy na to, kto jest po drugiej stronie siatki, tylko chcieliśmy się skupić na swojej grze i wygrać po prostu ten mecz. Na razie nie myślimy, będzie to ktoś z pary zwycięskiego meczu Nysa Suwałki. Zobaczymy za godzinkę, kto to będzie. No na pewno to zmęczenie się nawarstwia z każdym meczem. W dodatku, że dzisiaj aura mocno słoneczna, także to też daje się we znaki, aczkolwiek mam nadzieję, że pokażemy charakter i jutro dalej będziemy w grze.